Witam na forexjestrader.com. Jest godzina 8:13, niecałą godzinę przed otwarciem giełd. Jest 25 sierpnia. Spojrzymy sobie na indeks. Indeks ostatnio cieniował. Proszę zobaczyć, że gdy wczoraj o 16 pojawiły się dane, agresywnie indeksy i waluty wzrastały. Chodzi tutaj o dolara i giełdę amerykańską, S&P. To jest indeksik, jak na jaki patrzymy. Ale później proszę zobaczyć, jak równomiernie ścieniował. To piękna sytuacja do sprzedaży, piękna sytuacja dająca sygnał do kolejnego spadku, jeżeli kurs cieniuje w tym samym obrębie i tworzy tutaj później formację trójkąta. Także jesteśmy w dalszym spadku. Nic nie zapowiada zmiany jakiejkolwiek. Podobnie jak spojrzymy sobie, może zostawmy go w takim ujęciu, ten agresywny wzrost na euro wczoraj zatrzymał się na najbliższym, większym oporze. Także jest to też bardzo dobry znak i bardzo ładnie ścieniował. To, co mi się akurat bardzo może, no nie do końca mi pasuje, to jest to, że tutaj agresywnie schodkami zaczyna podjeżdżać do góry, także na razie jeszcze nie sprzedaję kontraktów. No ale okazało się, że tutaj była jednak okazja. Przedyskutujemy tą sytuację na wykresie 30. Zobaczcie, tu zaznaczyłem już ostatnią sytuację jako trójkąt, który się tworzy. Trójkąt, który może się wybić w dół, który może się wybić do góry. Jak wspominałem już wczoraj, że ta sytuacja tutaj, ten mały trójkącik, który się tworzył na noc, to sytuacja kontynuacji po tym ruchu tutaj zielonym, dużym, do góry. Także gdyby ten ruch zakończył się powiedzmy rano czy w południe, ten trójkącik, to pewnie większe byłoby prawdopodobieństwo, że kupujący tutaj wychwycą go i dalej poleci do góry. No ale tutaj przeszliśmy w fazę nocną, gdzie Japonia kontruje takie ruchy, także poszło wszystko w kierunku dolnym. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że aktualnie ten większy trójkąt też może się wybić górą, też może wybić się dołem. Aktualnie jesteśmy dalej w silnym trendzie średnim spadkowym. Natomiast proszę zobaczyć, o czym ostatnio mówiłem i czemu wyszedłem z pozycji. W filmie dokładnie opisane jest to na wideo 24.08 pozamykane pozycje. Proszę zobaczyć, tu mamy ostatnich dużych sprzedających tak naprawdę wejście. Tutaj drobnica próbuje coś podkupować, czy realizuje zyski z tych sprzedanych pozycji. Dlatego kurs troszeczkę rośnie, ale dużo drobnych świeczek i proszę zobaczyć, co się dalej dzieje. Tu przez chwilę mamy sprzedających znowu, ale tutaj to jest jakaś drobnica, no to jest jakieś nieporozumienie, jeżeli chodzi o intensywny spadek. Tu już kurs po prostu spadał sobie siłą chyba grawitacji, nie ma żadnych konkretnych kupujących, tak jak tutaj nie ma konkretnych kupujących, to kurs sobie spadał, ale takie ruchy już mnie niepokoją, bo byle co, byle dane, byle po jakiś większy kupujący wytrąca rynek z równowagi i on zaczyna szybko rosnąć, tak jak tutaj. Dlatego pozamykałem szybko pozycje te inne, jak tutaj połapałem się w momencie tym, że może nastąpić mocniejsze wybicie do góry po tym fake breaku, także zlikwidowałem część pozycji tutaj, później pozamykałem je tutaj po tym silnym ruchu, który mógł być kontynuowany agresywnie do góry, ale nie był na szczęście. Co nam da być może dalsze sygnały do, w związku z tym trójkątem, do wejścia w pozycje krótkie? Spójrzmy teraz, jak to wygląda na funcie. Podsumowując jeszcze dwa słowa do euro, to chciałem po prostu powiedzieć to, że w związku z tą drobnicą, która tutaj tworzy ten spadek, spadek być może powoli się wyczerpuje, być może się wydarzy jakaś większa korekta. No zobaczymy. Po prostu przestał mnie upewniać ten kurs, że dalej mocno spadamy. A to jest bardzo istotne. W jaki sposób spadek się wykonuje? Czasami dzieje się tak, że jest frywolny spadek przez tydzień czy dwa, ale to nie jest, wydaje mi się, w takim układzie tutaj, gdzie kurs cały czas sobie powoli spada, bo wtedy taki spadek jest tak długi, jak cały tutaj ten wykres i może być wtedy jeszcze dwa razy dłuższy, po prostu cały czas regularnie spada. Proszę zobaczyć, że tu mamy mocny spadek, przerwa w spadku i taki
wolny, można powiedzieć, spadek z mocnym wybiciem, także nie do końca mi się podobają te ruchy, żeby na siłę wchodzić w dół aktualnie z kontraktami, ale będę szukał sytuacji tutaj jakiejś dużej czerwonej świecy, dużego przesilenia chwilowego, który dałby nam dalsze jakieś agresywne spadki. Proszę zobaczyć, na funcie ten trójkąt jeszcze jest piękniejszy. O tutaj taka formacja flagowa z wybiciem do góry, dalej mocne też spadki. Zobaczymy, jak on się wybije. Tak samo na euro będzie podążał jak tutaj funt prawdopodobnie, ten trójkąt. Zobaczymy po prostu w praktyce, jak to się wydarzy. Teraz zauważyłem, że złoto bardzo ładnie, charakterystycznie tutaj wykonało taką świecę. Taka świeca to jest piękny powrót do sygnału zakupów, także szkoda, że tej świecy nie zobaczyłem w takim ujęciu, jak się wykonała, tak jak powinienem ją zobaczyć. Tu był taki moment w którymś momencie, że wykonał się double bottom. Ja mówiłem o tym sygnale, ale rynek spadł jeszcze w dół. Ale to, co się wykonało tutaj, to jest coś bardzo interesującego, bardzo ładnego, bo proszę zobaczyć, że na silnym wsparciu się to wykonało i agresywny ruch do góry, bardzo agresywny. Także można było gdzieś tutaj po przełamaniu tej bariery kupować, zaryzykować, kupować te kontrakty. Niestety nie patrzyłem tutaj na złoto w tym momencie. Także co najwyżej można wejść w dłuższej perspektywie na medium tutaj term w dalsze wzrosty, co najmniej do tych poziomów. Zobaczmy, jak to wygląda na D1. Powiedzmy do tych poziomów. Interesująca sytuacja. Takich sytuacji właśnie w zgodzie z trendem, z dużym trendem szukamy momentów przesileń na wykresie H4, widocznym nawet na D1. Piękna sytuacja. Dużo kupujących tutaj z momentu, z wykresu H4 i D1 będzie wchodziło w tą transakcję. Także silne wybicie nastąpi prawdopodobnie. Ja jeszcze przemyślę dzisiaj, czy zakupić to złoto, w jakim kierunku tutaj, jak się wybije, w jaki sposób zostaną te szczyty złamane, prawdopodobnie za chwilę po 9. Także będę to obserwował. Was również zachęcam do patrzenia również na to złoto, na fajny sygnał, jaki się wytworzył. Życzę udanych tradeów i miłego dnia.